Łukasz Jankowski, Eliasz, chyba niespodziewana zmiana, co? No to troszkę tak, zaskakujące, nie ukrywam. Dowiedziałem się o tym w poniedziałek, wróciłem do domu z pracy, żona obiad mi położyła na stół, chwyciłem za widelec i bach, telefon, prawda? No i tak się skończył mój obiad, a decyzja musiała być taka, jaka została podjęta. Obciąłeś dietę o połowę, zdążyłeś z wagą dzisiaj? Tak, zdążyłem z wagą, choć pewne problemy były, tak? No, jednak to był tylko jeden dzień na to, żeby zrzucić zbędne kilogramy. Na szczęście udało się, teraz czas na regenerację, żeby jutro wyjść pełnym sił. Wyglądałeś bardzo pewnie dzisiaj na ważeniu, tak zauważyłem. To ta pewność to są te wcześniejsze zwycięstwa nad Jankiem w czasie kariery jego, powiedzmy, amatorskiej, twojej? Znaczy... Może nie tak bym to ujął, bo to było już trochę czasu temu, prawda? Także Janek poszedł do góry, do przodu, ja poszedłem do przodu. Nasze drogi się w końcu skrzyżowały po tym czasie. No tak samo nie porównałbym walk amatorskich do zawodowych. No co tu mogę powiedzieć? No, czuję się pewnie, tak? No, bo inaczej nie byłoby mnie tu, jeżeli bym czuł się, że co ja tu robię, prawda? Także czuję się pewnie i przyjechałem, wiem po co tu przyjechałem, prawda? Do dwie dodatkowe rundy mistrzowskie, czwarta i piąta, budzą troszkę niepokój w tobie? Nie, bo przygotowania mam takie, że zazwyczaj właśnie pod tyle rund, prawda? Teraz już często, nawet jak trzy rundy się walczy, to zawsze może być ekstra runda, prawda? Także tutaj raczej mam przygotowania dosyć dobrze przepracowane, że 5 rund powinien spokojnie wytrzymać. Na podstawie pojedynków z Jurij Żukowskim, twojego i pojedynku Janka, jesteś w stanie wysnuć jakieś wnioski co do dyspozycji jutro Janka, jego możliwości? Nie jestem w stanie, bo nie widziałem swojej walki z Jurim, ani nie widziałem Janka walki z Jurim. Nie oglądałeś ostatnio Janka? Znaczy oglądałem, ale akurat tej walki jakoś nie mam za bardzo ochoty, nie ze względu na to, że nie lubisz walk? Tylko po prostu ja gdzieś tam mam sportową złość po swojej walce z Jurim, gdzie było sporo fauli i nikt na to nie zwracał uwagi. I w każdym razie później pojechałem na pierwszą kolejną galę do Warszawy i tam już Jurij od razu dostawał upomnienia, kartki, nie kartki. No u mnie przez 5 rund mógł sobie robić co chciał, no to trochę mnie boli. Jakoś mam sportową złość, mam nadzieję, że się z tym zawodnikiem się kiedyś spotkam, dlatego na razie go nie oglądam. Tak, ta decyzja o przyjęciu walki wieczoru, walki o pas, pięciorundówki była trudna dla ciebie, czy raczej to było tak, że był telefon i powiedziałeś, w ogóle nie ma sprawy? Znaczy, teoretycznie tak powiedziałem, ale też poinformowałem, że potrzebuję te 10 minut, żeby stanąć na wagę i skonsultować się z trenerem, jak on to widzi, tak? Nie podejmuję takich decyzji sam, no bo jestem w teamie mojego trenera, prawda? Trenera Zbigniewa Pryła, więc uważam, że jak ja bym podjął taką decyzję sam, a on by stwierdził, że co ty zwariowałeś, no to wtedy bym tego nie zrobił. Aczkolwiek jak zadzwoniłem, to od razu wiadomo było, że taki walk się nie odmawia. Trener widział, słyszał po moim głosie, że ja tego chcę, a też widzę, że trener też tego chciał, także jesteśmy tutaj dzisiaj w Warszawie. Zbijanie było ciężkie? No tak, trochę mnie to kosztowało, jednak co innego, jakby ta walka się odbyła na przykład w sobotę, prawda? To już jest 5 dni, to jest wtedy spokój i można to zrobić delikatnie, a tu niestety jeden dzień i już wyjazd do Warszawy od razu, więc no trochę mnie to zmęczyło. Legnica naciera na Warszawę, siły zbrojne z okolic Legnicy też? Będą kibice? Myślę, że trochę ciężko, bo to nie to, że środek tygodnia, no to takie strzały, że tak powiem, nagle, więc ludzie nie przygotowali. No, na pewno wiem, że tam jadą pojedyncze sztuki z Legnicy, na pewno zobaczyć tą walkę, no ale mówię, no to jest czwartek, prawda? W piątek dojdzie do pracy, też ciężko sobie załatwić. Ja miałem problem, żeby sobie załatwić wolny od tak nagle, prawda? Na szczęście udało się, mój dowódca przełożony dał mi zielone światło, rozumie sytuację i jestem do tego tutaj. Elia, życzę wam jutro bardzo dobrej walki, czekają na nią kibice. Te gdzieś zaległe demony Janka jutro zostaną zweryfikowane, poddane weryfikacji. Cieszę się, że mamy tak klasowych zawodników, którzy są w stanie przyjąć walkę w tak krótkim czasie. I cóż, życzę wam jutro dobrego, naprawdę dobrego pojedynku. No nie dziękuję, ale myślę, że tak właśnie będzie. Będą iskry, będzie, że tak powiem, zadyma w ringu. No i liczę, że damy dobrą walkę, naprawdę. Eliasz Jankowski, dziękuję bardzo. Dziękuję również.